Identyfikator podmiotu SCP-899. Klasa podmiotu Euclid. Wcześniej bezpieczne. Szczegóły w raportach z incydentów. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-899 zabezpieczony jest w części lasu w Parku Narodowym Rocky Mountain. Fenomen SCP-899 nie może się oddalić dalej niż 5 metrów od drzewa, wobec czego obszar zabezpieczenia został oddzielony od reszty parku przez stworzenie pasa przeciwpożarowego wokół niego. Chaty służbowe pracowników parku wokół obszaru są obsadzone przez agentów fundacji, których zadaniem jest zapobieganie wejścia wędrowców i turystów na tereny SCP-899. Agenci są autoryzowani do aplikacji preparatów amnezyjnych klasy B i C wobec takich osób. Dzieci, które wejdą na obszar SCP-899, nie mogą zostać odzyskane, a bezpieczeństwo przechowalni zapewnić można poprzez usunięcie osób, które ostatni raz je widziały, bądź implementację fałszywych dowodów ich śmierci wskutek przyczyn naturalnych w innym miejscu. Agenci, którzy weszli w kontakt fizyczny z SCP-899, muszą zostać poddani standardowej ewaluacji psychologicznej. Jako, że fenomen SCP-899 jest coraz groźniejszy, usunięto wszelkie drzewa, które znajdowały się do 5 metrów od chat obserwacyjnych. Pracownicy wchodzący do SCP-899 zobowiązani są robić to w parach i posiadać przy sobie egzemplarze broni palnej z zastosowaną żelazną amunicją. Opis. SCP-899 to fenomen psychiczny i telekinetyczny, który manifestuje się najczęściej w formie grupy wrogo nastawionych widmowych dzieci. Wędrowcy, którzy przemieszczali się przez ów region, donosili o pościgach i dręczeniu przez niewielkie, cieniste postaci, które przenikały i rzucały w nich kamieniami w celu przegonienia ich z danego terenu. Postaci te zazwyczaj nie posiadają żadnych cech charakterystycznych, wobec czego trudne jest ustalenie, czy właściwa im jest jakaś płeć, ani czy posiadają właściwe głosy lub osobowość. Nieopuszczanie rejonu strzeżonego przez SCP-899 skutkować będzie wzmożeniem w agresywnym zachowaniu manifestacji, które zakończy ich bezpośrednim atakiem fizycznym. Osoba dorosła, która wejdzie w kontakt fizyczny z jednym z takich bytów, cierpiała będzie utratę pamięci, szczególnie odnośnie do swojego życia po okresie powikłania. W jej pamięci pozostanie obecna wiedza o członkach rodziny i warunkach życiowych, ale najczęściej i tak osoba ta ulega znacznej przemianie osobowościowej. Oznakami kontaktu fizycznego danej osoby z manifestacjami SCP-899 jest utrata impulsywności, ciekawości oraz negatywne reakcje na żarty. Ponadto osoba ta zazwyczaj jest bardzo cierpliwa względem dzieci, bez względu na ich wcześniejsze zachowanie. Dzieci w wieku przedmłodzieżowym, które wejdą w kontakt z owymi bytami, fizycznie znikną, a niektóre bądź wszystkie manifestacje przyjmą częściowy wygląd tego dziecka. Żadna z prób komunikacji ani ustalenia miejsca przebywania zaginionego dziecka się jeszcze nie powiodła. Młodzież przed pełnym ukończeniem okresu dojrzewania zostaje. Pomimo, że doszło do napotkania bardziej szczegółowych manifestacji, wszelkie próby komunikacji z nimi w SCP-899 spełzły na atakowaniu przez nie pracowników fundacji. Przedmioty wykonane z żelaza czy są przydatne, by odgrodzić się od możliwości kontaktu z bytami, jednakże, jako że takowa konfrontacja nie jest konieczna, by obiekt poprawnie zabezpieczyć, pracownikom związanym z SCP-899 nie przydziela się żadnych narzędzi zawierających. Podróżowanie przez obszar jest również problematyczne z powodu anomalii przestrzennej, która utrudnia nawigację. Kompasy i urządzenia GPS podają nieprawidłowe kierunki, a wytyczone wcześniej szlaki ulegają zmianom. Mimo, że w obszarze zabezpieczenia rozlegają się sporadyczne odgłosy zwierząt, żadne takowe ani ślady nie zostały jak dotąd zaobserwowane w rejonie. Zwierzęta spotykane na obszarze także stanowią cel ataków bytów, aczkolwiek te nie próbują wchodzić z nimi w kontakt fizyczny. Eksperyment 899-1.
Przeprowadzony został w dniach 15-23 maja 2009 roku. SCP-573 został przeniesiony do SCP-899, by ocenić efekty jego oddziaływania na przemijające dzieci manifestacje. SCP-873 z powodzeniem odstraszył byty, aczkolwiek anomalia przestrzenna, która komplikuje podróżowanie przez obszar, nadal zachodziła. W związku ze szkodliwymi skutkami dłuższego wystawienia, SCP-573 został z powrotem umieszczony w swojej przechowalni, co zakończyło eksperyment. SCP-573 powinien być tu zabezpieczony wraz z SCP-899, ponieważ w ten sposób oba obiekty mogą się wzajemnie neutralizować. Nie ma tu żadnych dzieci ani zwierząt, które mogłyby zostać wystawione na oddziaływanie SCP-573. Proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku i oddanie 573 pod moją pieczę. Agent. Raport z incydentu 899-25. W dniu 10 czerwca 2009 roku w SCP-899 napotkano nową manifestację. Byt przybrał wygląd młodzieńca pokrytego krwawiącymi ranami. Tym razem, zamiast najpierw odstraszyć, istota natychmiast zaatakowała doktora, co skończyło się jego ciężkim okaleczeniem i pogryzieniem ręki, szyi oraz górnej partii uda. Doktor jest obecnie poddawany leczeniu w kwarantannie. Raport z incydentu 899-26. W dniu 13 czerwca 2009 roku uznano, iż doktor nie doznał żadnych permanentnych uszkodzeń ciała oprócz blizn, wobec czego został usunięty z kwarantanny. Doktor pozytywnie przeszedł badania psychiatryczne i był w stanie szczegółowo opisać swoje życie od czasów młodości, pomimo iż wszedł w kontakt fizyczny z SCP-899. Nowy typ manifestacji został oznaczony jako SCP-899-1. Raport z incydentu 899-27. W dniu 20 czerwca 2009 roku zaobserwowano, iż zwiększyła się liczba manifestacji typu SCP-899-1 oraz że wchodzą one w bezpośrednie konflikty z innymi bytami SCP-899. SCP-899-1 zaatakował również chatę przy północnej granicy obszaru zabezpieczenia, wywołując pożar, który doprowadził do śmierci agenta. Mimo iż SCP-899-1 mogą być ostraszone tak samo jak inne manifestacje SCP-899, wykazują one znacznie większą chęć zabijania. Badania sugerują, iż zmiana w fenomenie SCP-899 jest związana z wystawieniem obiektu na oddziaływanie SCP-573. Zgodnie z zarządzeniem O5, obecnie zbrojone jest przeprowadzanie na SCP-899 eksperymentów kombinowanych z innymi podmiotami SCP.